Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. W naszym dzienniku 2-3 maja 2013 jest tekst, artykuł Donos na matkę z podtytułem takim: Małą Małgosię rozdzielono z matką w szpitalu. Sądowi wystarczył donos lekarzy, że kobieta zachowuje się niepokojąco. Jak to, proszę Państwa, było? Biedna kobieta, która wychowuje dwoje dzieci, trzyletnią córeczkę i pięciomiesięczną, te dzieci zachorowały na grypę żołądkową, udała się do szpitala w Lubinie i tam trzy noce na krzesełku ślęczała przy chorym, tym mniejszym dziecku, a to starsze było tam też przy niej, opiekowała się nim jednocześnie. Po trzech dobach takiego koczowania, bo nie dano jej żadnego łóżka do przespania się, ani żadnej możliwości odpoczynku innej niż to krzesło, to ona pojechała do domu po kołdrę i stąd zaczęły się jakieś animozje od tej kołdry z personelem medycznym w tym szpitalu. Córeczkę potem przeniesiono do innego szpitala we Wrocławiu, ale tam poszła już za nią opinia, że zachowuje się, tutaj cytuję, że jest matką dziwną i trudną, no bo tam jakoś awanturuje się z personelem medycznym. No proszę Państwa, po trzech dobach spędzonych na krześle przy chorym dziecku, no to nie wiem, czy Państwo nie zachowaliby się też w sposób dziwny i trudny. Ja na pewno bym się tak zachowywał. No i proszę Państwa, co było dalej? Dalej było tak, że oskarżono tą matkę, że zachowuje się tam jakoś dla dziecka niedobrze i pod jej nieobecność, bo nie była tam w tym szpitalu cały czas, dziecko zabrano do domu małego dziecka. I to dziecko w tej chwili jest 60 km od matki. Ona odwiedza go tam raz albo dwa razy w tygodniu. Jest osobą biedną, więc nie może częściej. Tam znajomy jakiś ją podwozi. Natomiast, proszę Państwa, jest tutaj zamieszczona opinia z przedszkola, gdzie chodzi ta starsza dziewczynka, trzyletnia. Opinia jest następująca. Ją Państwu tutaj zaraz odczytam. To będzie tutaj. Wychowawczynie z przedszkola, do którego uczęszcza starsza dziewczynka, twierdzą, że zawsze była zadbana, czysta, miała ze sobą drugie śniadanie, nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych. Zdaniem asystenta rodziny Mariusza Skrobisza z Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, gdyby rodzina była dysfunkcyjna, bez wątpienia odbiłoby się to na sposobie zachowywania starszego dziecka. To bardzo wesołe dziecko, normalna, zdrowa dziewczynka, ciągle uśmiechnięta, robiąca różne figle, mówi Skrobisz. Małą Małgosię zabrano matce 24 stycznia bieżącego roku podczas nieobecności matki w szpitalu. Badanie pani Korneli pod kątem trwałości jej więzi z córką, które jest dla sądu jednym z dowodów, przeprowadzono w kwietniu. Czyli po trzech miesiącach zrobiono jakieś podstawowe badanie więzi matki z córką. Ja w ogóle uważam za idiotyzm robienie tego typu badań, które badanie, czy matka ma więź z córką, czy matka się nadaje do tego, żeby opiekować się dzieckiem, to jakieś tam testy, jakieś opinia psychologa ma o tym decydować. No jest to dla mnie kompletny absurd, kompletny horror. No ale nawet takie badanie, które jest jakieś tam podstawowe, robi się po trzech miesiącach. Najpierw się dziecko odbiera, a potem się bada coś tam. Proszę Państwa, prawo, które dopuszcza do takich rzeczy, jest po prostu prawem głupim, szkodliwym i wręcz bestialskim. Ja, proszę Państwa, gdybym był właścicielem prywatnego szpitala, w którym mam taki personel, który widząc matkę troskliwie opiekującą się swoim dzieckiem chorym, siedzącym trzy doby na krześle i nic nie robiącym, żeby tej matce jakoś tam ulżyć w tej doli, nie dać jakiegoś materaca, jakiegoś łóżka, no to ja bym zwolnił tą dyrekcję. Ta matka, no tam była traktowana pewnie jak piąte koło uwozu, dlatego, że no była biedna. Jak była biedna, proszę Państwa, to nie było ją stać na dawanie łapówek personelowi. A wiedzą Państwo, jak to jest w wielu polskich szpitalach państwowych, że bez łapówki no to człowiek jest traktowany gorzej niż śmieć. No i tam tak było. Matka się naraziła, przywiozła sobie kołdrę, od tego zaczęły się jakieś tam problemy. No i skończyło się na tym, że dziecko zabrano jej i dziecko jest w domu małego dziecka, a matka dojeżdża 60 km, żeby to swoją córeczkę odwiedzić. No proszę Państwa, ja protestowałem przeciwko temu prawu, które weszło, które pozwala na takie bestialstwa. Nowa Prawica też protestowała. Pan Janusz Korwin-Mikke napisał w najwyższym czasie, że nie powinno być żadnego prawa, które dopuszcza odbieranie dzieci rodzicom.
No ale to wszystko przeszło i skutki tragiczne tego mamy raz za razem. Pamiętają Państwo przypadek tej rodziny Bajkowskich, którzy zgłosili się do psychologa, bo mieli jakieś tam problemy z dziećmi, problemy wychowawcze, z tym, że problemy te wychowawcze nie były jakieś zbyt dramatyczne, dlatego że te dzieci się świetnie uczyły. Średnia ocen ich była powyżej 4,5. Jeden z tych dwóch chłopców państwa Bajkowskich, z trzech, bo chyba ich trzech zabrano, to nawet startował w olimpiadzie jakiejś biologicznej, z tego co pamiętam. No i tam też nie idzie tej sprawy jakoś pokonać, żeby te dzieci wróciły do swoich normalnych rodziców. Tak samo jak tutaj, zabiera się dziecko, no i matka biedna, no na pewno niebezana w prawie, no nie ma możliwości załatwienia tej sprawy, żeby to dziecko odebrać. No takie, proszę Państwa, taki mamy totalitarny system w naszym państwie, które robi się coraz bardziej obrzydliwe. I naprawdę, proszę Państwa, to, że kryzys się pogłębia, że jest coraz mniej pieniędzy, że wszystko trzeszczy i wali, to ja się, proszę Państwa, cieszę, dlatego że im szybciej to upadnie, tym lepiej. Tak, z takim obrzydzeniem na takie państwo, które tak postępuje, ja patrzę. Żegnam Państwa.